Mąż wyjechał na delegację. Żona, korzystając z wyjazdu, zaprosiła kochanka Romka. Przyszedł i od razu wziął się do rzeczy. Nagle pukanie. O kurwa, mąż. Romek, idź do łazienki. Żona otwiera, a tam drugi kochanek. No i też się zabrał do rzeczy. Nagle pukanie. Schowaj się do kuchni. A za drzwiami trzeci kochanek i tak jak poprzednicy wziął się do rzeczy. Nagle pukanie. To mój mąż. Nie mając gdzie schować kolesia, wsadziła go w zbroję rycerską stojącą w pokoju. Okazało się, że to mąż. Wrócił i też zabrał się do rzeczy. Mija wieczór, noc i ranek. Pierwszy nie wytrzymał i podchodzi do łóżka i mówi, że kibel odetkamy. Mąż podziękował. Koleś w kuchni to samo. Podchodzi i mówi, że zlew przepchany. Mąż? Ok. Ale koleś w zbroi nie wie, co wymyśleć. Pomyślał i podchodzi. Przepraszam, którędy na Grunwald.